tym razem chciałbym pokazać skrzyżowanie, które mimo iż znajduje się w rejonie tak zwanych tras egzaminacyjnych, to jednak przez wielu i instruktorów, i egzaminatorów traktowane jest bardzo po macoszemu. Bardzo rzadko tutaj ktokolwiek się wybiera. Dlaczego? Ciężko mi powiedzieć. Być może ma na to wpływ duży ruch, który tutaj w kierunku Huty Katowice i z Huty Katowice. Mianowicie chodzi mi o skrzyżowanie ulic Kasprzaka, na której w tej chwili jestem, z Piłsudskiego i ulicą Zaplecze. Dojeżdżam właśnie do skrzyżowania od ulicy Kasprzaka. Oczywiście wykonam manewr skrętu w lewo. Muszę ustąpić pojazdom na drodze z pierwszeństwem, czyli w Alei Piłsudskiego. Z lewej mam wolne, mogę wyjechać sobie do środka. Lewy pas mam wolny, mogę swobodnie zająć lewy pas. Z tego lewego dopiero ponowna zmiana na prawy, bądź pozostanie, jeżeli na rondzie zamierzałbym jechać w kierunku Cieszyna. Z Alei Piłsudskiego pojadę teraz w lewo, w ulicę Zaplecze. Muszę oczywiście zająć lewy skrajny pas do skrętu. Moim obowiązkiem jest ustąpić pojazdom sprzeciwka. Z pojazdami skręcającymi w lewo mijałbym się tutaj swoimi prawymi okami. I jesteśmy na ulicy Zaplecze. Z ulicy Zaplecze ponownie pojedziemy w lewo w kierunku Huty Katowice. Podobnie jak w przypadku skrętu z ulicy Kasprzaka, ustawiam się tutaj po lewej stronie. Widzimy, pasy tutaj są niewyznaczone. Nieco słabsza widoczność w lewą stronę, aniżeli ze strony z kierunku przeciwnego. To jest podobnie. Jeżeli mam lewą wolną, od prawej nic nie skręca, mogę wyjechać sobie swobodnie do środka. Pojazdy z przeciwka skręcające w lewo mijałyby się ze mną prawymi bokami. Po mojej lewej jest na tyle dużo miejsca, że pojazdy jadące na wprost przeciwka ulicy Kasprzaka mogłyby spokojnie tutaj bez problemu przejechać. Jadąc drogą pierwszeństwem przejedziemy sobie także to skrzyżowanie na wprost. Widzimy tutaj żadnej specjalnej filozofii. Pojazdy, czy to z prawej, czy z lewej strony, muszą nam ustąpić pierwszeństwo. Ważna uwaga także dla skręcających w prawo z Piłsudskiego w Kasprzaka. Skręcając tutaj w prawo, mamy znak ustąp. Oznacza to, że musimy ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom, które w tej chwili są po naszej lewej stronie. Czyli nie mamy tutaj do czynienia, tak jak na większości tego typu skrzyżowań, gdzie skręcający w prawo z drogi z pierwszeństwem ma pierwszeństwo. Nie obowiązują tutaj te przepisy ogólne. Także uważajmy na to, aby nie doszło nikomu tutaj do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji drogowej.